Państwo, Nowoczesna Ryszarda Petru. Dzisiaj 2 kwietnia w rocznicę uchwalenia obecnej konstytucji z 1997 roku. Chciałabym rozdać Państwu egzemplarze konstytucji. Nowoczesna Ryszarda Petru w całym kraju dzisiaj 2 kwietnia organizuje akcję rozdawania egzemplarzy konstytucji. Dlaczego dzisiaj? Dzisiaj przypada rocznica uchwalenia konstytucji z 1997 roku, tej samej, która obowiązuje obecnie, a jest łamana przez Prawo i Sprawiedliwość, przez brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został uchwalony na podstawie tej konstytucji i jest prawomocny i obowiązujący, powinien być opublikowany. Równocześnie rozdając tę konstytucję zbieramy podpisy pod petycją Obywatele w obronie konstytucji, gdzie żądamy, aby Prawo i Sprawiedliwość opublikowało właśnie wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W jakich godzinach dzisiaj prowadzicie akcję? Ile już tych egzemplarzy konstytucji od rana rozdaliście Państwo? Akcję w Słupce akurat prowadzimy od godziny 9, mniej więcej do 13 będziemy. W tej chwili rozdaliśmy około 60 egzemplarzy konstytucji, sporo podpisów również. W innych miastach te akcje również się odbywają o różnych godzinach, ale generalnie w całej Polsce Nowoczesna w większych i mniejszych miastach organizuje podobne akcje. W większych miastach uczestniczą w tym również nasi posłowie, którzy rozmawiają z obywatelami, równocześnie rozdając im te egzemplarze konstytucji i zbierając podpisy pod petycją, o której mówiłem. Jak waszą akcję odbierają słupczanie? Muszę powiedzieć, że odzew jest bardzo pozytywny. Dużo ludzi przychodzi, podpisuje. Oczywiście nie wszyscy, wiadomo, poglądy polityczne Polaków są różnorakie, ale nie spotykałem się z jakimś wrogim nastawieniem. Ci, którzy nie chcą podpisywać, nie podpisują. Za to ci, którzy chcą, bardzo chętnie to robią. Bardzo chętnie biorą egzemplarze konstytucji. Gratulują nam akcji i tego, że coś się dzieje tutaj w Słupcy w sobotę. I na koniec zapytam, jak się mają struktury Nowoczesnej w Słupcy i w powiecie słupeckim? Czy rozrastają się w ostatnim czasie? Rozrastają się, muszę powiedzieć. Mamy biuro, o którym już informowaliśmy lokalne media. Biuro mieści się przy ulicy Trauguta 6. Struktury się rozrastają. Członkowie nowi się zapisują. Oczywiście nie są przyjmowani hura optymistycznie, wszyscy przechodzą odpowiednią weryfikację, ale w tej chwili tworzymy strukturę w Słupcy i chcielibyśmy docelowo stworzyć również struktury w okolicznych miejscowościach, tak żeby powstały struktury gminne.